dolar. Dobrze. Muflon, dolar, zapraszamy. To właśnie chciałem powiedzieć. Nie będę was nikt przedstawiał, ale możecie zrobić hałas. Proszę was bardzo. Hałas! Dobrze. Temat, w którym będziecie pokazywać swe umiejętności, tym razem brzmi: gotujmy się do odwrotu! Gotujmy się do odwrotu. Muflon, ty zacinasz. Nie no, nie zacina chyba. Zacina? Zaczyna. No, Muflon, zaczynasz. Yo! Okej. Ziomek, jesteś słabszy i teraz wierz mi, w swoim czołgu jak Francuzi masz tylko wsteczny, więc dokładnie tak muszę cię szybko rozwalić. Wiesz o co chodzi, będziemy gotowali tutaj na tej fali. Dokładnie tak, i wiesz co jest grane, dzieciak, rzucam cię na patelnię, może zmienić krzywę dolar na tepal. Dokładnie tak, będę cię jechał i to jest prawda. I nie wygrasz tego zakładu, bo jestem jak Pascal. Dobra, dokładnie tak, i wiesz tutaj lecę jak pióro, ale ty nie jesteś raczej jak Jacek Kuroń. Jacek Kuroń, nie słyszałeś nigdy o tym człowieku? Dokładnie tak, nie znasz historii XX wieku. Dobra, weź się uspokój, dolar, i wiesz, że to jest renta. Wiesz, że lubisz mieć na sobie martwego prezydenta, bo jesteś dolarem prosto ze Stanów, a ja robię ten rap i nie robiłem tego nigdy dla szpanu, więc robię ten rap i zobacz to chłopak, wrzucę tego słabego rapera teraz na łoka. Dokładnie tak, i teraz sprawdź tutaj już tu, wiesz, że takich jak ty biorę z rustu i zjadam bez sztućców. Po! To był Muflon, czas! Yeah. Jak to powiedział dolar? Lecimy. Nie! Gotujmy się do odwrotu, to gotujmy jest się na dolara! Jest ziom! Czas jest! Yo, Warszawa, jesteście tu? Ja! Ziom! Przy mnie masz pancze marne, sprawdź to cię skruszy. Jesteś pusty jak garnek, więc złapię cię za uszy. Sprawdź ziom, mam wersy, jesteś przy mnie niedzielny. Masz taki ryj, jakbyś dostał na dzień dobry z patelni. Jasna rzecz, sprawy czas i opcja piękna. Jak się jarasz, to wiesz jak poczwórna fajerka. Więc zapamiętaj, ziomek, tak, tak jest, nie jestem Bogiem. Jak wchodzę na scenę, to jest prawdziwy ogień. Prosty ziomek, dokładnie tak, nie jest tu bzurą. A gotował to nie Jacek, tylko Maciek Kuroń. Dokładnie, co jest bzurą, dam to szybko. Muflon, na tej bicie jesteś pomyłką. Jak mam te wersy, rzucam do jury i w tłumie. Prawda jest jedna, przy mnie nic nie umiesz. Proste w sumie, cały czas jadę z tematem. Jest tak słaby, że przypali wodę na herbatę. Jadę z tematem, cały czas jadę dzisiaj, bo jak ja nawijam, to dziewczyny mają w majtkach kisiel. Po! Runda na temat już za nami. Czas, by podgrzać tę atmosferę rundą bez tematu. Jesteście gotowi na rundę bez tematu? Słabo coś. Jesteście gotowi na rundę bez tematu? No! Muflon rozpoczyna rundę bez tematu. Po! Dobra. Yo! Pozdro z bylu. Yo! Posłuchaj mnie, dolar, bo nadal mam cię gdzieś. Gotował Maciej, brawo dolar, zrozumiałeś wers. Dokładnie tak, i teraz powiem ci jak to zrobić. Jestem płuczny jak garnek przygadział kocioł garnkowi. Dobra, więc muszę tu teraz odnowić i się zbesztać, bo nie wiem jak ty, ale do raju niepotrzebny i cała reszta. Więc teraz się besztam i wiesz co ty robisz. Więcej konkretów w swoim wejściu jak ma Czesław Mozir. Przestań tworzyć, wiesz jak ja to robię, teraz sprawdź tu. Może spróbuj swojej siły raczej w tych faktor. Ir faktor? Okej, okay, teraz sprawdź to. Powinieneś raczej spróbować z archiwum X-Factor. Zmiana! Ziom, tu raczej przy mnie się zastanów. Gotował Maciek, ty przy mnie jesteś jak Maciek z klanu. Jasna rzecz, mam te wersy i mówią mało. Dostaniesz w łeb i powiesz co się stało. I jasna rzecz, mam te wersy, tak ci powiem. Walnę mu w okulary, będzie miał szło kontaktowe. Sprawdź, prosto w głowie, wersy jadą grubo. A nie wiesz co, skuma to prawie jak Grzegorz Miczugow. Patrz, jadę tu grubo, dokładnie sam to sprawdź. Rozwalam cię tak, że już nie wiesz leżeć, siedzieć czy stać. Sam to sprawdź, wersy zawsze bądź tu gotów. To wstyd, z Lubila przyjechałem i wygrywam z tobą mokotów. Zmiana! Pomału, pomału, myślałeś, że wygrałeś ze mną wersem o Maćkiem z klanu? Co, ziomuś, i to nie jest walka. Przyjechał dolar, myślałem, że to jest kserokopiarka. Dobra, więc muszę cię zbesztać, bo jury tego nie wie. Więc powiedz im jeszcze, że upiłem się jednym piwem. No nie wiem, wiesz, że muszę cię zbesztać i teraz sprawdź to tak.
Pisałem, że nagrałeś płytę 12 tarz. I dokładnie tak, teraz weź się chłopaku prostuj, bo ty nie jesteś w kisielu, ty byłeś w brudnym wosku. Dobrze więc, dokładnie tak, i teraz wiesz do celu. Może dzisiaj skończysz te walki, ale raczej w kisielu. Dokładnie tak, 12 tarz i teraz do końca. Trzymałbym tą płytę, jak to była taśma samoklejąca. Dokładnie tak i wiesz, że jesteś dobry, dolar, świetna płyta, nie mogę się jej pozbyć. Zmiana! Ja. Ziom. Kto dziś jest dobry, jak wpadam, nie możesz mi przerwać. Moja płyta jest tak dobra, że nie możesz się od niej oderwać. Więc zapamiętaj, mam wersy, ty dajesz hałę. Jesteś tak słaby, że nagrałeś w życiu jeden kawałek. Dokładnie, jak mam te wersy, to dobra opcja. Skrócę czasem na YouTube, żeby cię posłuchać i potem się pośmiać. Dokładnie, sprawdzaj opcja, times freestyle. Nie byłem rok na bitwie i teraz detronizuję mistrza. Sprawdzaj, gra jest czysta i to jest zawsze szczere. Masz czaszkę, ziomuś, ścinam cię tutaj wersem czerep. To jest dziś zawsze szczere, teraz raczej szczere. Bo przy tobie to już nie liczymy ziom nawet do czterech. Bo! Si! No równo! Będzie trudno! Zaczynał Mufląd, a więc o niego zapytam pierwszego. Uwaga! Czy tę walkę powinien wygrać Muflon? Czy może dolar? Easy, 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 easy. I ciężki, zabiera głos jury. Ciężki orzech. Cii. Orzech. Aha, aha. No, starcie. A może być dobrywka? Ej, momencik, momencik. Spokój. Easy, 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 ja momencik. To ja bym proponował dogrywkę, ale żeby wrócił ten temat, bo on się nie pojawił, gotujmy się do odmiany. No dobrze. Głos daliśmy na dogrywkę, panie Grzegorzu, za to. Ale ja proponowałbym na inny temat. Jaki? No jaki wylosujemy. Inny? Mamy do losowania dużo innych. O ile oczywiście dalsza część głosów również będzie na dogrywkę. To tak, bo może jeszcze tego nie być. A może temat podła bakteria. Zobaczymy, jak reszta głosów, panie Grzegorzu. Ale podłą bakterię zapisuję. Rozumiem, że pan jest za dogrywką, pani Joanno? Za dogrywką, pani Mario? No. Wy... Dobrze. Niech będzie dogrywka. Silence, I kill you. Niech będzie dogrywka. Dużuś, to co? No, dogrywka na temat, jak nic. Dogrywka? Ej, publiczność, czy wy jesteście za dogrywką? Ja myślę, że ja bym uwierzył panu Grzegorzowi. Jest jurorem pierwszy raz. Wymyślił sobie temat, dajmy mu szansę. Że co, że... Tak, że podła bakteria pana Grzegorza. Z bitem czy bez bitu? Z bitem. Z bitem, no dobra, ale zmieniamy kolejność startową zdecydowanie. Tak, zmieniamy kolejność, panie Grzegorzu, podła bakteria, rozumiem. Może... Podła bakteria. Pan Grzegorz mógł wymyślić temat, może się zmierzy w przyszłym roku. No to lecicie bez przerywania bitu po 30 sekund. Podła bakteria to zaczyna wasz temat. Dolar. Okej, okay, jesteście z nami! Ja! Yeah. Proste ziom, mam te wersy, sprawdź się w bitach. Trudna nazwa bakterii, jak ty do bacelu, tak ci komitan. Sprawdzaj, mam tu wersek w bitach, jadę kminę. Jestem taką bakterią, że nie pomoże ci jak Timel. Mam wolne chwile, sprawdź ziomek, daj ten beat. Chodzę od lat, przy mnie wyglądasz jak nikt. Dokładnie mam te wersy są zawsze tłuste. Jestem takim bakterią, że pijesz się nie do mesto z duszkiem. Dokładnie, to jest tłuste, sprawdź, opcja chwila. Nawijam to od lat, to jest na wolnych chwila. Wiesz co, nie wierzysz? Sprawdź, to jest dobra lekcja. Działam na siebie, ziomuś, kurczę jak dezynsekcja. Zapamiętaj, ziomek, teraz rap jest prosty. Wchodzę raz tak, jestem bakterią, nie pomogą ci żadne środki. Zmiana. Okej. Okay. Dolar, nie mogłeś wymyślić lepszych słów. Jedyne co ci grozi to choroba wściekłych krów. Dokładnie tak, co ty gadasz mi ziomek w tej chwili? I tak wszystkie dziewczyny wiedzą, że masz syfilis. Więc muszę się ciebie pobyć właśnie w tym momencie. Wiesz, że robię to teraz i wiesz, że robię to na wkręcie. Mówi i wciąż do grypki i teraz pomału, spokojnie. Poza Maciusiem masz jeszcze zawsze Rysia z klanu. Dobra, nie próbuj przewidzieć wersów, których nie rozumiesz. I wiesz, że nie obchodzi mnie, czy dzieciaki mnie nie lubią w tym klubie. Dokładnie to jest tak, a Klimer, ale twoje ziomki, twój target nadal kurczę. Przepiję na nomki, dobra więc musisz wreszcie ode mnie odbić. Bo jeśli chodzi o wolne style, to ja jestem dobry. Dokładnie tak, więc ziomek, co jest z tobą? Niestety freestyle nie jest chorobą, która przenosi się drogą płciową. Chcieliście dogrywkę? To teraz trzeba oddać głos.
Ale już tylko na jednego, żeby nie było głosowania na dwie ręce. Czy waszym zdaniem wygrał dolar? Czy też może lepszy był muflon? Świetnie, że wszyscy oddali głos na jednego, ale drodzy państwo, jest to dogrywka, musimy podjąć tę decyzję wszyscy razem. Jury. Dolara. Tak, no ja odnotowałem głos na dolara, pani Anno. Bardzo mi przykro, muflon, no dolar. Dolar, drugi głos. A ja się bardzo cieszę, dolar. Dolar. Dużuś. Dolar trafił z formą, muflon dobrze, dolar jeszcze lepiej. Dolar zwycięzcą tej walki. Muflon. Muflon! Nie muflon. Uciekaj, muflu, nie uciekaj! Muflon. Muflu, nagrody czekają na ciebie! O, jest nasza stokrotka, która chce go wyściskać! Będzie Misio! Jeszcze większy pamiątkowy puchar! Upominki od ARA, upominki od czwórki, czwartego programu Polskiego Radia! Torba z ciuchami od BeFree, kupon na 250 zł do sklepu BeFree, zniżka 300 zł na zimowy wyjazd od Gringo, sampler, soundbite, mikro od LFX i 250 zł w gotówce. Zróbcie hałas dla muflona!